Prosimy o zabranie głosu starostę powiatu tomaszewskiego, pana Mariusza Węczynowskiego. Państwo dyrektorzy, szanowne grono pedagogiczne, pracownicy administracji, obsługi, zaproszeni goście i wy, droga młodzież. Kończy się kolejny rok szkolny. Rok szkolny, który był trudny rok. Zaczęliśmy go przy panującej pandemii, przy określonych ograniczeniach. W trakcie roku szkolnego informacja, która się pojawiła o wybuchu wojny na Ukrainie, również była tą niepokojącą, zresztą jest do dzisiaj, jak ta sytuacja wpłynie na sąsiadów Ukrainy, czyli na Polskę, na Polaków, jak to będzie wyglądało w tym wymiarze ludzkim, czy nie nastąpi pewna destabilizacja, jeśli chodzi o działania w kraju, nauczanie. Udało się ten rok zakończyć pomyślnie, radośnie, tak jak patrzę tutaj na twarze uczniów. I to, co jest ważne, to, co jest istotne, zarówno Państwo profesorowie, jak i również uczniowie zdaliście tutaj egzamin z dojrzałości, pomimo tych trudności, które się pojawiły. Tak jak często rozmawiam z dyrekcją szkoły, młodzież jest zadowolona, że się uczy w tej szkole. Takie informacje się pojawiają zarówno w starostwie, docierają do zarządu powiatu, jak i również do radnych Rady Powiatu Tomaszewskiego. Bardzo się cieszymy, że ta atmosfera, która jest wypracowana zarówno przez dyrekcję, Państwa profesorów, uczniów, ale też rodziców, sprzyja temu wszystkiemu, co jest dobre, co jest wypracowane przez Was wspólnie. Za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Ten wyjątkowy przekaz wiedzy, przekaz tych umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu dorosłych. Jestem przekonany, że przyniesie określone efekty. Będziemy je widzieć u tej młodzieży, która uczyła się w tej szkole, a w niedługim czasie, mam nadzieję, że również u absolwentów szkoły branżowej. Wspólne działania są, proszę Państwa, niezbędne, jeśli chodzi o kształcenie pewnych umiejętności, postaw młodego pokolenia na dalsze lata funkcjonowania w życiu dorosłych. W słowach przysięgi odniesienie tak naprawdę do funkcjonowania w życiu dorosłych, ale też aspekt związany i odnoszący się do ojczyzny, do tego wszystkiego, co wiąże się z naszą ojczyzną Polską. Bardzo dziękuję za ten wspaniały motyw flag polski. My się dzisiaj do tego przyzwyczailiśmy na przestrzeni lat. Uważamy to naturalne, że ta flaga polska jest wszędzie. Trzeba pamiętać, że nasi przodkowie walczyli wiele lat, wiele pokoleń musiało, że tak powiem, zdobywać tą możliwość pokazania tego, co wiąże się z naszą suwerennością, co wiąże się z polskością, z tą niepodległością, o którą zabiegać musimy każdego dnia. Wielki wysiłek Państwa profesorów, droga młodzieży, żebyście też mieli to na uwadze w kolejnych latach. Naprawdę, Wasi profesorowie starają się jak najlepiej, żeby przekazać Wam to, co powiedziałem, wiedzę i umiejętności. I przede wszystkim to, żebyście byli dobrymi Polakami, dobrymi mężami, dobrymi żonami, żebyście funkcjonowali w taki sposób, żeby nie można było się powstydzić, w taki sposób, żeby mówiono o Was, że jesteście dobrymi ludźmi. Bardzo serdecznie za to Państwu dziękuję. Młodzieży oczywiście gratuluję tych wszystkich wyników związanych z nauką, ale również z uczestnictwem w wielu projektach, które proponuje szkoła, realizuje.
i które uczą Was nowych umiejętności, uczą Was tego wszystkiego, co będzie Wam potrzebne w życiu dorosłych. Ważną rolę w każdej społeczności szkolnej odgrywają rodzice. To jest grupa osób, która współpracując z nauczycielami, ze szkołą, wypracowuje takie porozumienie, które daje ostoję spokoju. Jeśli te wszystkie elementy, proszę Państwa, one współdziałają, wtedy możemy spotkać się na takim wydarzeniu jak dzisiaj, uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć: tak, osiągnęliśmy określone cele, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby funkcjonowanie w tej szkole było czymś wyjątkowym. Za to wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pracownikom obsługi administracji, którzy mają konkretny swój wkład w funkcjonowanie szkoły. Jest tutaj z nami ksiądz wikary, który również ma swoją konkretną misję. Tą misją dzieli się z młodzieżą. Przekazuje ten system wartości, który ma spowodować, że będziecie naprawdę wyjątkowo dobrymi ludźmi i będziecie mogli tą dobrocią przekonywać do siebie innych ludzi, tak żeby to życie wspólne wokół nas było radosne, żeby było takim elementem, o którym będziemy mówić, że jest czymś wyjątkowym. Absolwentom życzę przede wszystkim, żebyście znaleźli swoje miejsce, czy w określonym zawodzie, takie miejsce pracy, które da Wam odpowiednią satysfakcję. Ale oczywiście dzisiaj zachęcam Was do kontynuowania nauki, żeby pogłębiać tą konkretną wiedzę, która da Wam nowe jeszcze możliwości samego rozwoju. Także życzę Wam, żeby te Wasze wybory były trafione i żeby dały nie tylko satysfakcję, ale taki pełny rozwój na to Wasze nowe dorosłe życie. Proszę Państwa, kiedy tutaj przyjeżdżam do tej szkoły, zawsze panuje taki spokój. Państwo dyrektorzy, coś takiego wyjątkowego. Z przyjemnością, z uśmiechem wchodzi się na salę. Atmosfera jest wyjątkowa. Ja za to bardzo serdecznie dziękuję. To jest owoc Waszej pracy z młodzieżą i trzeba tak to dalej utrzymywać. Także wszystkim na te kolejne miesiące wakacyjne życzę oczywiście dużo zdrowia, radości. Przede wszystkim to, żebyście mogli tutaj, ci, którzy będą uczyć się dalej, wrócić sami i zdrowi bezpiecznie na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, a tym absolwentom, którzy zdecydują pójść w dorosłe życie i podjąć pracę, żebyście również w zdrowiu, w takim spokoju mogli się w pełni rozwijać. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.